Cześć tu, Szymonianczyk i podcast na zielono, dziś poświęcony aktualnym wydarzeniom w klubie, bo wiele osób pyta mnie o sprawy Miłosza kozaka i o to, czy ten zawodnik zagra jeszcze w radomiaku. Odpowiem szczerze, nie wiem, ale spokojnie nie ograniczę się do takiego pustego stwierdzenia. Troszkę rozwinę ten temat, oczywiście. Jeśli miałbym powiedzieć, jak to wygląda dziś, no to nic nie jest jeszcze postanowione, nie zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie. Natomiast jeśli zapytacie mnie, jak ja to czuję, czy jak ja to widzę, jak ja to obstawiam, no to obstawiam, że nie zagra. Aktualnie trenuję z rezerwami i nie zapowiada się na szybki powrót do pierwszej drużyny. Tu pojawia się oczywiście drugie pytanie, czyli dlaczego tak jest powiem tak, rozumiem decyzję trenera i moim zdaniem jest ona słuszna nie ma nic wspólnego z postawą na boisku bo Miłosz prezentował się nieźle może niewybitnie, ale na pewno nieźle natomiast jego zachowanie w klubie przede wszystkim podważało autorytet szkoleniowca, na no a w takich sytuacjach sprawa jest nieco bardziej skomplikowana jeśli pamiętacie, już jakiś czas temu wspominałem o tym, że Kozak podpadł trenerowi Banasikowi, wtedy szkoleniowiec Radomiaka wykazał się cierpliwością i wyrozumiałością, bo odesłał go na ławkę podczas treningu, ale w lidze nadal Dostawał swoje szanse. Teraz sytuacja się powtórzyła, do tego doszło zachowanie w szatni, więc wyrozumiałość skończyła z oczywistych powodów. Tak jak mówiłem, weszło polskich, kozakowi nie podobała się choćby jego pozycja w zespole. Oczywiście jest to trochę kuriozalne, bo przecież zagrał we wszystkich meczach, poza tym z Jagiellonią, oczywiście w dodatku 7 razy wychodził w pierwszym składzie. Więc nie mógł narzekać też na to, że zawsze jak wchodzi, no to z ławki rezerwowych. Może ewentualnie mógł narzekać na to, na jakiej pozycji grał, bo czasami grywał na dziesiątce. A wiadomo, że on sam woli grać na skrzydle, lepiej się tam czuje, no ale to była konieczność, a chyba lepiej grać niż nie grać. No przynajmniej ja. Wychodzę z takiego założenia. Można uznać, że miłosz powinien grać więcej, bo Luis Machado do nie błyszczy. Do niego jeszcze przejdziemy, ale teraz zostanie przy samym kozaku. Myślę, że z takiego założenia było, wyszedł właśnie sam zainteresowanym. Natomiast w mojej opinii miłość troszkę źle podszedł do tej sprawy. Obserwuję treningi, mecze, widzę to trochę od wewnątrz, więc wiem, że nie zawsze był zdyscyplinowany, nie zawsze wypełniał założenia tak, jak oczekiwał od niego trener, więc rachunek sumienia i chęć poprawienia swojej pozycji w hierarchii byłyby łatwiejsze i skuteczniejsze, gdyby zaczął od siebie, zamiast od tego, że ktoś gra jego kosztem, a nie powinien. A wydaje mi się, że tak to właśnie wyglądało wiadomo też, że nie był to zawodnik z łatwym charakterem i to nie jest tak, że nagle to się okazało, że nagle się zrobił problem z tego, bo ktoś um, odkrył, że Miłosz jest trudny w prowadzeniu. Wystarczy przypomnieć słowa Dariusza Banasika z rozmowy ze mną przed startem obecnego sezonu. To jest wywiad dla Weszło taki troszkę szerszy, w którym trener powiedział tak: Kiedyś jeden z menedżerów zapytał mnie: Jak to możliwe, że jako trener jestem w stanie utrzymać i poukładać tylu indywidualistów? Wymieniał angielskiego, Karwota, Kozaka, Leandro i mówił, że oni bardzo dobrze funkcjonują jako zespół. To chyba jeden z naszych największych sukcesów, że oni ze sobą współpracują. No wtedy współpracowali, więc to był sukces. W tym momencie nie możemy mówić o sukcesie, bo nie współpracują. Czyli nie jest tak, że Miłosz nagle odstawił jakąś głupotę. To bardziej suma mniejszych i większych przewin, ogólnego zachowania, niezbyt dobrego wpływu na resztę drużyny. Raz jeszcze powtórzę, że szkoda, że tak to się skończyło. Naprawdę szkoda, bo po udanej wiośnie liczyłem, że wniesie to samo do ekstraklasy. Jesienią poprzedniego sezonu mogliśmy mówić o tym, że kozak to sporo wiatru, sporo szumu, ale niewiele konkretów. Wiosną się to zmieniło i w ekstraklasie mimo wszystko też nie wyglądało to tragicznie pod tym względem. Wiadomo, że nie był pierwszoplanową gwiazdą zespołu, taką, y, która decyduje o obliczu każdego spotkania, natomiast nie był też zawodnikiem, który kompletnie nic nie wnosi do zespołu. Wystarczy przytoczyć, że przecież ma na koncie asystę w meczu z Legią Warszawa y, i też parę razy mógł przyczynić się do zdobycia bramki dla Radomiaka, natomiast no, wtedy akurat nie pomagali mu koledzy, którym piłki dogrywał. Natomiast wracając już do meritum. Szkoda, że tak to się skończyło, bo Luis Machado to nie jest żaden rywal do składu i myślę, że wszyscy to widzimy. Gdyby Miłoś rozegrał to troszkę spokojniej i nie pokazał tego, tak to nazwijmy, charakterku, pewnie otrzymowałby więcej szans od trenera. A skoro już mówimy o Machado, no to też przejdźmy do niego, bo mam wrażenie, że to są sprawy powiązane, w sensie słabsza forma Machado i słabsza jego postawa taki zawód transferowy. Napędza trochę poczucie niesprawiedliwości u miłosza. Czy jest ono słuszne, czy nie, to już mówiliśmy wcześniej, że dostaje dużo szans, że sam w swoim zachowaniem sobie nie pomógł. Ale sam Machado faktycznie dostarcza mu argumentów do tego, żeby czuł, że może grać więcej albo że powinien grać więcej. Raz jeszcze podkreślę, nie tak to się powinno rozegrać, ale jednak dostarcza. W każdym razie, wczoraj weszło Polskich. Roki powiedział, że według mnie to najgorszy transfer Radomiaka latem, mowa o Luisie. Podtrzymuję tę te tezę. Możecie mieć inne typy, bo na pewno nie jest to jedyny zawodnik, który rozczarowuje, ale ja dawno nie widziałem tak bezproduktywnego zawodnika. Praktycznie co mecz jest najgorszy na boisku. Potwierdzają się te negatywne cechy, o których mówiłem przy okazji jego transferu czyli to, że często faluje, niezbyt angażuje się w akcje obronne. Troszkę też ma problem ze skutecznością, mimo że dochodzi do sytuacji. To wszystko widzimy, to wszystko oddają też liczby, bo całkowicie zanikły jakiekolwiek pozytywy. Ciężko Wam to sobie pewnie wyobrazić, ale to skrzydłowy, który nie drybluje i nie wygrywa pojedynków. Przytoczę kilka statystyk, żeby nie być takim bezpodstawnym hejterem. Częściowo nie obejmują one meczu z bo... Nie mam jeszcze raportu z tego spotkania, natomiast część rzeczy, wiadomo, zawsze sobie sam notuję, czy mogę to połączyć, i, i część tych statystyk jest zawierająca ten mecz, choćby statystyka strzałów 14 uderzeń, 3 celne to jest praktycznie najgorszy wynik w drużynie. Niewielu jest zawodników, którzy są mniej skutecznie pod bramką przeciwnika. Najwięcej zmarnowanych dogodnych szans w całym zespole to też jest statystyka, akurat nie moja, bo przy pomocy sofascore zebrana, natomiast. Biorąca pod uwagę mecz z Jagieronią. Wśród innych liczb, już nie obejmujących tego spotkania, no prawie dwukrotnie więcej fauli niż wywalczonych rzutów wolnych, zero celnych kluczowych podań, jedno niecelne to jest też jeden z najgorszych wyników w całym zespole, przypomnimy, mówimy o zawodniku stricte ofensywnym. 4 udane dryblingi. Dla porównania, Leandro 48 udanych driblingów, Kozak 11. Procentowo obaj wypadają znacznie lepiej niż Machado, to oczywiste. No ale między Machado a Leandro, czyli dwoma zawodnikami, którzy najczęściej grywali na skrzydle, no bo miłość często grywał też na tej dziesiątce, jest po prostu przepaść. No to jest ponad 10 razy więcej skutecznych dryblingów na korzyść Brazylijczyka. Jakaś kosmiczna różnica i dysproporcja między dwoma skrzydłami, która też rzutuje na to, jak wygląda postawa Radomiaka w ofensywie. W każdym razie e, idźmy dalej, bo to jest nie koniec tej listy wstydu. Pięciu danych odbiorów. Gorsi pod tym względem są tylko napastnicy. Co trzecia próba odbioru e, Luisa Machado jest udana. Tylko co trzecia próba odbioru Luisa Machado jest udana. Może tak to zabrzmi dobitniej. Cztery odzyskane piłki. Gorszy jest tylko Maurides, czyli znów napastnik. Miłosz Kozak dla porównania odzyskał cztery razy więcej piłek. Jeśli mówimy o stratach. Machado tracił piłkę rzadziej niż Leo czy Kozak, natomiast rzadziej miał też do tego okazję, bo po prostu odnoszę wrażenie czasami, że on woli stać z boku, nie być podpięty pod grę, nie dostawać tych piłek i rzadziej ma okazję, rzadziej wchodzi w driblingi, rzadziej wchodzi w pojedynki, więc stąd tych strat jest mniej. 20, skoro już mowa o pojedynkach, 24 wygrane pojedynki, średnio jakieś mniej więcej co trzeci, bo, bo to jest 36%, 37%, więc no. Znów mówimy o zawodniku, który bardzo często powinien wchodzić w takie starcia jeden na jeden, a kiedy już to robi, to są one raczej nieskuteczne. Czyli podsumowując, mamy do czynienia ze skrzydłowym, który nie stwarza sytuacji kolegom. Sam, kiedy już ma sytuację do oddania strzału ich nie wykorzystuje. Nie wygrywa dryblingów. Rzadko się w ogóle podejmuje dryblingów, nie wygrywa też zbyt wielu pojedynków, nie pomaga ani trochę w defensywie. Powiem tak, no ludzie kochani, to jest jakiś eksperyment społeczny. Wiadomo, że łatwo jest zawsze mówić, a nawet ja bym zagrał lepiej. Jest to taki pusty slogan, który łatwo obalić, natomiast w tym przypadku no niekoniecznie jest to łatwo obalić. No bo jeśli mówimy o piłkarzu, który nie potrafi dryblować, nie potrafi wygrywać pojedynków, nie potrafi strzelić bramek, bramki nie pomaga w defensywie, no to można odnieść wrażenie, że jeśli ktokolwiek inny, nawet zawodnik, nie wiem, z czwartej ligi zagroby na tej pozycji, no to przecież miałby podobne statystyki, to tracić piłki i nie dawać nic w ofensywie potrafi chyba każdy. Ściągając takich piłkarzy, słyszałem, że w Polsce nie znajdziemy zawodników w tej klasy. I tu mogę nawet w jednej kwestii Luisa trochę obronić, bo po jego ruchach, po jego szybkości, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, widzę, że to jest zawodnik szkolony troszkę inaczej niż polscy piłkarze i to jest jego atut. On szybciej działa, szybciej podejmuje decyzje. Problem jest w tym, że te decyzje są szybsze, ale gorsze jakościowo, czyli on szybciej działa, ale jednocześnie działa gorzej, bo z tych decyzji nie ma żadnego konkretu. Nie przekłada się to na bramkę, na asystę. I. No ciężko w, takim, w takiej sytuacji widzieć jakiś plus tego transferu, mimo że faktycznie jakiś tam cel w postaci przyspieszenia procesu decyzyjnego na boisku został spełniony. Cel jakościowy nie został spełniony i tu dochodzimy do takiego fragmentu, który jest bardzo ważny w skautingu, ale żeby to wychwycić, to jest potrzebna rozbudowana, myślę, znacznie bardziej siatka szkoleniowa. Chodzi o porównywanie stylu danego zawodnika i w danej drużynie, i stylu też danej ligi. Czyli możemy na przykład ściągnąć zawodnika, który był gwiazdą jakiejś ligi, niekoniecznie słabej ligi. Dajmy na to Ligi Słoweńskiej. Myślę, że gwiazda Ligi Słoweńskiej w Radomiaku to byłby transfer, który na papierze spodobałby się większości kibiców. Dajmy na to, strzelił 10 bramek i zaliczył 8 asyst. Kapitalne liczby przychodzi jako Gwiazdor, i wszyscy mają wobec niego dużo oczekiwania. Natomiast Pozostaje kwestia tego, czy ten zawodnik został sprawdzony pod kątem stylu, w jakim grała jego drużyna, i pod kątem tego, w jaki on grał lidze, bo może się okazać, że po prostu wszystko tam się złożyło na jego korzyść. Drużyna grała tak, że on się czuł w tym stylu znakomicie, a jak gra inaczej. I tu pojawi się pierwszy problem. Drugi problem to jest Liga. Liga mu pasowała, bo, mu, bo uwydatniała jego wszystkie dobre cechy, a Polska Liga jest trochę inna i w tym momencie, na przykład, zabija część jego dobrych cech. I na przykład taki zawodnik po rundzie ma dwie bramki, dwie asysty. Wszyscy mówią o rozczarowaniu transferowym, o zawodniku, który nie nadaje się do niczego. Jest to możliwe, takie sytuacje się zdarzają. Dlatego też u Luisa myślę, wystąpił ten problem. Oczywiście on nie był gwiazdą ligi, znaczy, może inaczej, był gwiazdą ligi indyjskiej, nie był gwiazdą ligi portugalskiej. Miał szansę wypalić, ale też nie musiał, nie było pewności, że on wypali. No i jakby wydaje mi się, że doszło właśnie do takiego problemu, że ta szybkość podejmowania decyzji, czyli ta baza, podstawa szkoleniowa jest ok, natomiast ten konkret, który on dawał na przykład w Indiach. Okazał się dość pusty, bo w Polsce jego styl i styl gry Radomiaka nie pasuje do tego, co on prezentuje i nie uwydatnia jego dobrych cech. No, abstrahując już od tego, że jest to też pewnie jakiś brak jakości, no bo to też nie jest zawodnik, który nie dochodzi do sytuacji, on często dochodzi do sytuacji, atakuje te wolne przestrzenie za linią obrony, wchodzi w nie, zgarnia te piłki od Filipe na Cimento, przecież piłka, którą dał za linię obrony Filipe, była praktycznie identyczna jak z Lechem i znów Luis z takiej piłki nie wykorzystał, więc to też jest jakiś problem jakościowy, ale raz jeszcze mówię, dla mnie chyba Kluczową sprawą jest ten brak porównania, brak przełożenia jego umiejętności na umiejętności ligi i na styl zespołu. Okej, okay, trochę się rozgadałem o tym. Najbardziej boli mnie w tym wszystkim to, że klub mówił o tym, że nie znajdziemy w Polsce takich zawodników, dlatego szukamy zagranicznego zaciągu. I to było interesujące w swoim założeniu, ale w praktyce okazało się, że, znale że znaleźliśmy w Polsce takich zawodników, tylko oni u nas nie grają. Mówiłem w szłopolskich o Maxie sitku, który. Gdyby pewnie miał zaufanie od klubu, takie zapewnienie, że nie będzie zapasowym młodzieżowcem, który nie podniesie się z ławki, to być może w Radom jakoby zagrał, bo był to jeden klub, jeden z klubów, które on rozważał jako kierunek dalszej kariery. No i teraz widzimy, że ten Max Sitek absolutnie miażdży Luisa Machado. No nie jest to trudne, ok ale ma po prostu duży wpływ na grę ma bramkę, wywalczył rzut karny, miażdży go jeśli chodzi o udane dryblingi i wygrane pojedynki, zalicza przynajmniej jedno kluczowe podanie na mecz, to jest coś, przypominam, Luis Machado nie zaliczył żadnego, znaczy zaliczył jedno, ale niecelne w całym sezonie, a nie w poszczególnym spotkaniu, więc w Polsce mogliśmy znaleźć takich zawodników, tylko po prostu tego nie zrobiono, wczoraj wszedł na boisko Michał Nalepa, kolejny sądowany piłkarz. No, tu akurat jest sprawa bardziej złożona, no bo nie wiadomo było, czy on będzie mógł zagrać w rundzie jesiennej. Tam też pewnie wymagania finansowe były troszkę wyższe niż u niektórych zawodników. Natomiast daje dobrą zmianę. A radą jaką problem w środku pola cały czas, bo nie ma majkę Karwota, który jest kontuzjowany. Tak to też od razu potwierdzę, bo, bo też tak się dowiedziałem, że to nie są sprawy dyscyplinarne w przypadku Karwota, tylko to jest po prostu kwestia urazu. Michał Kaput zaraz wypadnie za kartki. No i znów jest luka. Znów brakuje tego solidnego ligowca, który zapewni jakąś jakość. Zresztą nawet jeśli by ci zawodnicy byli zdrowi. Zawodnik jakościowy w drugiej linii Radomiaka jak najbardziej się przyda. Taki do rozbijania ataków. takich, który zna ligę. Możemy liczyć teraz na Tabo Cele. Bo jak słyszę, to najlepiej przygotowany i najlepiej prezentujący się na boisku zawodnik z tego nowego zagranicznego zasięgu, czyli wyłączającego Rafę i Filipę. Tu też mała dygresja, jeśli chodzi o bramkę straconą w Białym Stoku. Filipe na tam asekurował dziurę, która powstała po wyjściu Demiana Jakubika w jakiś kompletnie inny sektor boiska, i znów poszła taka akcja, która. No po prostu ciężko je wytłumaczyć, bo nagle okazało się, że na prawej stronie boiska nie ma ani prawego obrońca, ani prawego skrzydłowego, zbiega do asekuracji prawy, półprawy środkowy pomocnik, tak bym to nazwał. Ale jest trochę za późno, no plus to też nie jest obrońca. Nie jest to zawodnik wybitny w odbiorze. Jest dośrodkowanie idealnie w punkt, w najgroźniejszy punkt pola karnego. Tu też bym się nie czepiał rafy Rossiego, bo parę osób pisało, że zawalił tę bramkę, że nie wybił. Z pogonią wtedy nie wybił piłki, bo się płotko na tej nierównej, koszmarnej murawie. Teraz myślę, że nie miał większych szans sięgnąć tej piłki. Oczywiście to troszkę inaczej wygląda w dynamice meczu, kiedy na to patrzymy, ale mi się wydaje, że ta piłka była tak dobrze zagrana, tak idealnie wymierzona, że nie miał szans jej sięgnąć. Że... Oczywiście tutaj jest kwestia tego, że napastnik nie powinien tak łatwo dojść do tego podania, ale sam ten wślizg, moim zdaniem, raczej nie do uratowania. Wracając do Tabocele. Cele, zbiera bardzo dobre recenzje, wygląda dużo lepiej niż Tiago Matosz jest w dużo lepszej formie i jest też oceniany jako najlepszy piłkarskie. Ja to już słyszałem wcześniej, że to jest zawodnik, który najbardziej zaimponował sztabowi z tych wszystkich nowych piłkarzy, jeśli chodzi o umiejętności stricte piłkarskie. Mam wrażenie, na ten moment to jest wrażenie, że bardzo fajnie się wkomponowuje w szatnie póki co. Jest takim otwartym chłopakiem, dość wesołym, chcącym szybko wejść w to środowisko, dobrze mówiącym po angielsku, więc też nie zamykającym się w takiej grupie portugalskojęzycznej. I, I to też może mu pomóc. Jest bardzo zaangażowany, więc myślę, że to może być dobry transfer. To może być taki strzał, którego nie będziemy żałować. A z tego co wiem, są to też całkiem niezłe warunki finansowe. W sensie korzystne dla Radomiaka, nie że on całkiem nieźle zarabia. Więc może to się okazać nieoczywisty, a najlepszy transfer tego letniego okienka. Jeśli też już jesteśmy przy atmosferze, bo pojawiły się takie. No Nie wiem, czy to nazwać plotkami, czy domysły, może bardziej, że skoro tutaj przy sprawie Miłosza Kozaka troszkę ta atmosfera się popsuła, to coś w zespole też całościowo jest nie tak. Natomiast ja myślę, że to jest jednak trochę, trochę na wyrost. Bo wiadomo, że zawsze w, w w każdej szatni mogą się stworzyć podziały, jeśli są zawodnicy zagraniczni, zagranicy polscy, zawodnicy polscy. Natomiast nie dostrzegam jakiegoś wielkiego zaburzenia w tym momencie. Ludzie się trzymają ze sobą, to oczywiste, pewnie nie każdemu pasuje to, że ten nowy zaciąg nie daje takiej jakości, jak, jaką powinien dawać, jaką miał dawać w zamiarze, bo zawodnicy przecież też mają prawo oceniać siebie nawzajem czy oczekiwać od siebie więcej. Zwłaszcza jeśli ktoś miał przyjść i, i po prostu dać tę jakość. Natomiast sam wywiad z Rafą Rossim, który mówił, wymieniał Polaków jako zawodników, z którymi się bardzo dobrze dogaduje, w sensie Dawida Abramowicza, Mateusza Cichockiego. No, Leandro, myślę, że też mówmy śmiało, że to jest Polak albo przynajmniej półpolak, no bo mówił fantastycznie po polsku i wszyscy znamy jego sytuację. I myślę, że część zawodników zagranicznych na pewno się bardzo dobrze dogaduje z Polakami. Myślę, że Filipe Nascimento też jest piłkarzem, który jest szanowany i, e, i ceniony przez polską część szatni. Czyli jeśli zawodnik zagraniczny pokaże jakość, no to nie ma wobec niego niechęci, jeśli oczywiście nie jest jakimś też totalnym świlem, że tak to nazwę, w szatni i nie odstawia jakichś krzywych numerów. Dlatego myślę, że atmosfera zespołu ogółem nie jest zła, no bo też sporą część tej szatni jednak stanowią liderzy z pierwszej ligi, ludzie, którzy dograją latami. Dlatego jakoś bym się do tego mocno nie czepiał i też widziałem wczoraj po tej zdobytej bramce ta znamienna radość, z której cieszył się cały zespół. No to też chyba znaczy, że cały zespół to przeżywa, cały zespół trzyma się razem. Także tutaj bym jednak tonował nastroje. Kończąc powoli, bo e, przedłużam, ale troszeczkę tych tematów się nagromadziło. Jeszcze chciałem poruszyć temat Damiana Gąski, który też jest zawodnikiem, e, z którym się za, za moment radom jak zmierzy w górniku Łęczna. I mam obawy, czy to nie będzie starcie, z którego Damian Gąska wyjdzie zwycięsko i e, udowodni, że warto było na niego postawić, bo to jest kolejny piłkarz grający na innej pozycji niż, ma, niż Machado, ale miażdżący go tymi statystykami, tymi asystami, e, tą średnią kluczowych podań, udanych dryblingów, czy wygranych Pojedynków, pracy w defensywie, wszystko na plus względem Luisa Machado. Dowód na to, że warto było na takiego zawodnika postawić, warto było na niego wyłożyć pieniądze. Szkoda, że tak się nie stało. Mam nadzieję, że zimą będzie troszkę zmiana tego kierunku transferowego. Podobno tak ma być. Podobno klub nie chce siedzieć z założonymi rękami i patrzeć przez różowe okulary, że za moment ci piłkarze się ogarną, tylko wyciągnąć wnioski i zmienić podejście do planowania. Transferów i wzmocnień, no ale zobaczymy też, jak to się przełoży na praktykę. Ja liczę, że tak będzie, bo jak na pierwszoligowy skład obecnie Dariusz Nasik wykręca niezłe wyniki, ale to nie może trwać w nieskończoność. Nie można grać cały czas bez wzmocnień, bez ludzi, którzy pociągną ten zespół, wciągną go na półkę wyżej, bo jeśli tak nie będzie, jeśli takich zawodników braknie, no to Radom jak skończy jak mieć czy UKS, czyli Ligowcy, którzy zostawili może niezłe wrażenie, mieli fajne wejście do ligi, mieli pomysł na grę, bo tego nie można nikomu odmówić, Radomiakowi, ŁKS-owi i Miedzi oczywiście, ale no skończyli jednak jako ligowcy po roku, a tego myślę wszyscy byśmy nie chcieli. Dzięki za uwagę, wyjaśniłem mam nadzieję te sprawy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do zadawania, czy to w social mediach, czy pod tym filmem, czy też w jakichś wiadomościach prywatnych. I do usłyszenia, mam nadzieję już w lepszych nastrojach.